Witajcie widzowie. Dzisiejszego vloga nagrywamy w bardzo specjalnym wnętrzu. Jeździłem w tym tygodniu Toyotą GR Suprą. Tą słabszą, dwulitrową przyznaję, ale naprawdę świetny samochód. Więcej o nim dowiecie się z materiałów, które powstały dla Zachara i oczywiście dla Motopassi. A teraz już przechodzimy do rajdowych newsów i zaczynamy od wiadomości z Krakowa, a konkretniej z krakowskiego oddziału M-Sportu. W zeszłym tygodniu na Silesia Ringu odbyły się testy najnowszej rajdówki, która w całości powstaje właśnie w podkrakowskich Fiesty Rally 3. Na testy tego samochodu przyjechało kilkudziesięciu kierowców z Polski i z całej Europy i bardzo pozytywny jest oddźwięk tych testów. Jednak co 4x4, to 4x4. A przypomnę, że Fiesta Rally 3 to będzie właśnie ten najsłabszy czteronapędowy samochód w myśl nowej piramidy rajdowej. Jest to też pierwsza rajdówka Rally 3, która jest już gotowa i która homologację otrzyma jeszcze w lutym, w marcu już będzie mogła wyjechać na odcinki specjalne. Przypomnę Wam też, że samochód napędza silnik 1.6 Turbo 3 3 Cylindrowy o mocy 215 koni, generujący 400 nm momentu obrotowego. To, że mamy napęd na cztery koła, jest tutaj jednak kluczowe, i nawet zastanawiam się, czy z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym samochodem, o czym wspominał Maciek Woda, szef krakowskiego M-Sportu, czy Ford nie zastanowiłby się nad tym, czy nie zrobić na bazie Fiesty właśnie samochodu podobnego do Jarisa Gazu Racing. Cztero napędowa Fiesta ST, nawet trzycylindrowa, mogłaby być bardzo ciekawym samochodem, i na pewno jest na taki samochód rynek, co dobitnie pokazał przykład właśnie wspomnianego Guerrija Risa. Myślę też, że jako rajdówka nowa Fiesta świetnie się sprawdzi, bo jednak co 4x4 to 4x4. Nawet najmocniejsza współczesna Ośka nie zrobi takiego rajdowego show jak samochód z napędzanymi wszystkimi kołami. A na duże show liczy na pewno Yves Moton, czyli w tym momencie szef FIA do spraw rajdów, który stwierdził, że czekamy na nowego producenta WRC. Liczy cały czas na to, że nową rajdówkę Rally One hybrydową stworzy ktoś więcej niż tylko M-Sport. Hyundai i Toyota. Tymczasem wcale nie jest powiedziane, że Hyundai stworzy nową rajdówkę, bo o ile Toyota już nad takim samochodem pracuje, o ile M-Sport w przyszłym miesiącu zapowiedział już pierwsze testy drogowe samochodu Rally One hybrydowego, o tyle Hyundai cały czas nie dostał jeszcze zielonego światła na stworzenie takiego auta. A to może oznaczać, że podobnie jak już przewidywałem około 2-3 miesiące temu, możemy zostać z dwoma producentami, przy czym M-Sport jest cały czas autem półfabrycznym. I pytanie teraz, czy jest sens ciągnąć tą klasę WRC Rally 1 z dwoma samochodami? Czy nie lepiej zarzucić całkiem te hybrydowe cuda i nie zejść o klasę niżej? Czy nie lepiej zrobić faktycznie ten samochód Rally 2, który będzie dysponował na przykład jakąś niewielką hybrydową? bateryjką, która będzie stanowić tylko taki boost, możliwość, nie wiem, jazdy w trybie żeglowania na dojazdówkach i już będzie można napis hybrid przykleić na samochód, a popatrzcie, my w tym momencie mamy sześciu producentów z samochodami Rally 2 lub za deklaracjami, że taki powstanie. Mamy przecież Volkswagena, mamy Peugeota, Citroena, Forda, Hyundai'a, zapowiadana jest Toyota i na dobrą sprawę możemy za siódmego policzyć Mitsubishi, bo Mitsubishi również ma samochód rajdowy wielkości auta R5, czyli wielkość auta Rally 2. Zostawmy już kwestię homologacji nowych aut i przepisów FIA. Przejdźmy do bieżących spraw rajdowych. W Arktycznym rajdzie Finlandii wystartuje SAPK Lapi, kierowca M Sportu zeszłoroczny, który nie znalazł fotela w fabrycznym zespole na sezon 2021 pojedzie samochodem R5 Volkswagenem Polo w zespole z Nikołajem Grazinem. Lapi już ma doświadczenie w rajdzie arktycznym. Startował w nim kilkukrotnie, zatem liczy na dobry wynik, a dodatkowo można powiedzieć, że dodaje prestiżu znowu klasie. WRC2, czyli samochodom R5, samochodom Rally 2. A Lappi to na pewno nie jedyny kierowca, który czeka bardzo na ten rajd arktyczny, bo również bardzo czeka na niego na pewno Temo Suninen. Suninen, który nie przejechał zbyt wielu kilometrów w czasie Monte Carlo, przypomnę, że odpadł już na pierwszym odcinku specjalnym, również będzie startował w rajdzie arktycznym. M-Sport podał, że to on razem z Gassem Greensmithem będzie jechał Fiestą WRC. A w chwili, kiedy kończyłem przygotowywanie się do nagrywania tego vloga, pojawiła się lista zgłoszeń do właśnie wspomnianego rajdu arktycznego i jest na niej kilka ciekawostek. Przede wszystkim będziemy mieli aż 13 samochodów w WRC, poza standardowymi czterema Toyotami, trzema Hyundaiami i dwoma Fiestami. Dwie kolejne Fiesty się pojawiają na liście. Jedną z nich pojedzie Lorenzo Bertelli, czyli Włoch, który już sporo doświadczenia w WRC ma, który jeździł przez kilka sezonów pełnych w WRC. Kolejną z wystartuje Janet Łochino, również zawodnik z dużym doświadczeniem w WRC, chociaż nigdy nie jeździł samochodem w WRC na dłuższą metę. Będą też oczywiście wspomniane dwa Hyundai 2C Competition, Piera Luilu B i Oliwie Rasolberga, który na pewno liczy na dobry debiut. A jak już mówimy o samochodach w WRC w kontekście Arctic Rally Finland, to warto powiedzieć o faworytach tej imprezy i na pewno musimy do nich zaliczyć. Kalegoro Gorovanpere, kierowca z Finlandii, który już drugi sezon rozpoczął teraz na najwyższym szczeblu w Jarisie w WRC, jest typowo Chociażby też dlatego, że jego rodzinne korzenie dobrze wskazują na powodzenie w zimowych imprezach. Jego ojciec Harry Rowanpera jedyną swoją wygraną w rajdzie WRC odniósł właśnie w zimowym rajdzie w Szwecji w 2001 roku. Jechał wtedy Peugeotem 206 WRC. A obok kolegę Rowanpera ja także nie skreślałbym właśnie temu na o którym wcześniej wspomniałem. Pokazał na tych pierwszych kilometrach Monte Carlo dobre tempo, jest finem, więc w pewnym sensie jedzie u siebie, chociaż akurat on nie startował wcześniej. W arktycznym rajdzie w Laponii. Na pewno nie możemy, jak zawsze, oczywiście odpuścić Seba Ozie, ale myślę, że od niego na lepszy występ mogą liczyć kierowcy Hyundai, czyli Oit i Thierry Neville, którzy już w ten weekend będą jechać treningowo rajd o OTEPA. Jako ostatniego z faworytów należy na pewno wymienić Elfina Evansa, który wygrał zeszłoroczną Szwecję. A jak już wspomnieliśmy o rajdzie Otepa, to wiecie już, że startować w nim będzie kilka polskich załóg i z tych kilku polskich załóg Adrian Chwieczuk z Jarkiem Baranem pojadą również w Arctic Rally Finland, ale to nie jedni Polacy, których zobaczymy na OS-ach rajdu arktycznego. Będzie też Michał Sołowow z Maćkiem Baranem. Michał Sołowow to bardzo doświadczony zawodnik w tej imprezie, w arktycznym rajdzie. Jechał już wielokrotnie, również rajd Szwecji zajrzał bardzo wiele razy, zarówno w samochodach WRC jak i S2000, jak i R5 już i tym razem również na os pojawi się w samochodzie R5 w klasie WRC 3. Pominąłem WRC 2, ale tutaj również warto zwrócić uwagę na stawkę, która się szykuje bo w WRC 2 pojedzie nie tylko Andreas Michelsen, ale też Adrian Ferme, Marco Bulacia i Martin Prokop, czeski kierowca który zadebiutuje za kierownicą swojej zupełnie nowej Fiesty R5 a poza nimi, poza Asapeką Lapim, o którym już sporo powiedziałem, zobaczymy też oczywiście Nikolaja Grazina, Ole, Christiana Wejbiego, czy debiutującego w WRC2 mistrza Polski, Jari'ego Hutunena, tak? Hutunen też będzie jechał fabrycznym Hyundai'em w WRC2. Na koniec jeszcze dwie informacje dotyczące dalszego kalendarza. Po pierwsze, Rajd Katalonii w tym roku odbędzie się wyłącznie na asfalcie. Nie będzie już formatu, w którym w piątek ścigamy się na szutrach, a przez weekend na asfaltach. Cały rajd będzie na trasach asfaltowych, pozostając w okręgu Taraona z bazą rajdów w Salu, w wielkim parku rozrywki Porta Aventura. Piękne miejsce tuż praktycznie przy plaży. Fantastyczna miejscówka i jeden chyba z najlepszych rajdów na świecie. A moim zdaniem najlepszy w Europie, jak chodzi o WRC. Jeżeli nie byliście nigdy na rundzie WRC i chcecie zacząć z wysokiego C, RAJD Hiszpanii, RAJD Katalonii, to jest to miejsce, które należy odwiedzić. Ostatnia rzecz, o której powiem w dzisiejszym vlogu to rajd Francji. Francuzi chcą, żeby wróciła do nich runda w URC. Chcą od 2020 roku mieć rajd w rejonie Antibes, czyli w rejonie bliskim lazurowego wybrzeża. Ten rajd był przez wiele lat eliminacją Mistrzostw Europy. Startowało tam również wielu Polaków. Między innymi był tam i Janusz Kuli, był tam Leszek Kuzaj, ale największy sukces odniósł tam właśnie wspominany już dzisiaj Michał Sołowow, który w 2010 roku zajął drugie miejsce, a na najniższym stopniu podium w tamtym, w 2010 roku, stanął Robert Kubica, startujący wówczas Renault Clio Super 1600. Przeniesienie francuskiej rundy WRC na kontynent sprawi, że na pewno więcej kibiców pojawi się na tej francuskiej rundzie WRC, bo jednak Korsyka, ze wszystkimi swoimi pięknymi drogami, jest dość trudno dostępna dla kibiców, dlatego trzymam kciuki za to, żeby udało się przeprowadzić Raid WRC francuski na Lazurowym Wybrzeżu w rejonie Antip i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy vloga. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was przydatne, były dla Was ciekawe. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrypcjach, o komentarzach, o tym, żeby jak najwięcej interakcji z tym vlogiem powstawało, tym sposobem trafia on do większego grona zainteresowanych rajdami osób. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.